Cześć, ja jestem Brzezika, to jest kanał Just Freestyle. W dzisiejszym odcinku pokażemy wam 6 trików dla początkujących graczy, ale nie pokażę ich dzisiaj sam, bowiem są ze mną Lena! Lena Kaniowska, Alan aka Alanito aka Łysy oraz Adam Nadolny. Siema, Eniu! Czyli Legnica Freestylers. Mają oni za sobą już fazę początkujących i myślę, że doskonale znają te triki. Znacie? No, to tu leci! To jest guziczek subskrypcji, naciśnijcie tutaj, pokażcie wszystkim, gdzie ona jest. Jeśli chcecie być na bieżąco, widzieć wszystkie triki, które podbijają internet, to wbijajcie tutaj. Dobra, koniec gadania, chyba nie lubicie tego, może przejdźmy do trików. Dobrze, zatem pierwszym trikiem, który wam pokażemy, będzie naleśnik. Tak, dobrze słyszycie, ten trik nosi nazwę pancake. I jest to chyba najprostsza rzecz z tego odcinka. Wybijcie piłkę do góry, mniej więcej na wysokość waszej klatki piersiowej i wygnijcie mocno kolano do wewnątrz, by położyć stopę tak, by jej zewnętrzna część była jak najbardziej skierowana ku górze. Gdy dobrze ułożycie stopę, wystarczy tylko poczekać, aż piłka po prostu spadnie wam na stopę. I tak oto zrobiliśmy naleśnika. Idziemy dalej. Trik numer 2 to taki tatw na dwa tempa. Zróbcie dookoła świata w taki sposób, by szybko wylądować nogą na ziemi, kiedy macie piłkę na wysokości kolan. Chwyćcie piłkę między nogami, potem podnieście jedną nogę do góry, a drugą wyskoczcie i tą właśnie nogą odbijcie crossa. Pierwsze kółko musicie wykonać bardzo blisko waszego ciała, tak byście mogli bez trudu złapać piłkę między nogi. Im dynamiczniej to wykonasz, tym bardziej to będzie efektowne. Trzeci trik z naszego zestawienia to bardzo ładna blokowa zagrywka. Nie jest to takie trudne, na jakie wygląda. Złapcie piłkę mocno między kostkami, wyrzućcie piłkę po stronie waszej lepszej nogi, którą wykonacie kółko. Rotację wokół piłki wykonujcie w stawie kolanowym. By mieć większą kontrolę nad wyrzutem przed wykonaniem tego triku, zróbcie drobny podskok. Łatwe? Łatwe. Next! Teraz czas na styl sit down, czyli wykonywanie ewolucji pozycji siedzącej. Ten trik zrobisz nawet bez umiejętności kapek. Złap piłkę pod swoją słabszą nogę i trzymaj ją mocno. Wesprzyj się do góry na jednej ręce, najlepiej właśnie na tej lepszej, czyli po drugiej stronie od tej słabszej nogi. Kiedy będziesz się już spinać na tej ręce do góry, puść po drodze piłkę i drugą lepszą nogą wybij piłkę do góry. Później chwyć piłkę między nogi lub na kapki. I tak oto zrobiłeś trik w SD. Triczek numer 5 to taki fajny krzyżaczek w stylu SD. Jest bardzo ładny, a zarazem niezwykle prosty do wyuczenia. Pierwszym krokiem nauki tego zagrania jest podniesienie piłki z ziemi krzyżakiem. Kiedy uniesiecie piłkę w takiej pozycji, wyprostujcie stopy, wciąż trzymając piłkę między kostkami. Musicie mocno pracować stawami skokowymi, tak by wam piłka nie spadła. A teraz, zamiast podnosić futbolówkę z ziemi, złap ją od razu na krzyżaka. Złap ją tak samo, jak wcześniej chwytałeś. Pamiętaj, by prawidłowo układać stopy. Wprawdzie ten drugi sposób też jest dobry, ale moim zdaniem nie tak ładny jak ten, który wam prezentuję. Zresztą sami zobaczcie, jaka jest różnica. Widzicie? Widzicie. Potem starajcie się to robić na ilość. Przypatrzcie się, jak to wygląda. A gdy już to opanujecie, możecie wykonać bardzo fajną, zaawansowaną wersję tego triku. Oto ona. I ostatni trik, zagranie, które często jest spotykane nawet wśród zaawansowanych freestylerów. Jest to bardzo efektowne i dla początkującego zajmie to zaledwie kilka treningów. Odbijcie piłkę w kierunku głowy na tyle z wyczuciem, byście mogli ją swobodnie główką odbić z powrotem na stopy, łapiąc na naszego już znanego krzyżaczka. Próbujcie, dopóki nie zrobicie, metodą prób i błędów. Na pewno wam się uda. Na koniec zobaczcie, jak fajnie można połączyć ze sobą trzy pierwsze triki ze stylu R oraz trzy ostatnie triki zaprezentowane w tym poradniku ze stylu sit down. Taki jest freestyle, twórzcie ciekawe połączenia. Mam nadzieję, że tymi trikami otworzyłem wam drzwi do nowych pomysłów wykonywania ewolucji z piłką. Dobrze, to było naszych 6 propozycji podstawowych trików freestyle futbolowych. Jeśli nie potraficie któryś z tych trików, to napiszcie odpowiedni numer, który trik właśnie teraz nie potraficie. Teraz zrobimy najdokładniejszy poradnik.
No, nie. Potem weźcie się za treningi i za tydzień lub za dwa tygodnie wróćcie do tego filmu i napiszcie w odpowiedzi do swojego komentarza, czy nauczyliście się tych trików. Oczywiście, jeśli chcecie poznać środowisko freestyle'owe i takich ludzi jak oni, ona, to wpadnijcie na grupę o nazwie JF, tam chyba jesteście, chyba pochwalacie tę grupę. Tak, oczywiście. Tak, fajna jest. Poznajemy tam innych freestylerów, pokazujemy swoje triki i w ogóle. Tak. A teraz pomachamy do was jak w familiacie. I pamiętajcie, po prostu trenujcie.